O, przeszłam ogólne chyba załamanie. O tym chyba jeszcze w żadnym wywiadzie nie mówiłam. I taka siła wewnętrzna to jest też umiejętność powiedzenia sobie: Mam zły moment. E, spojrzałam na siebie i się przeraziłam. Z okres dzieciństwa to, wiadomo, bunt i czasami pytania pod tytułem: Dlaczego ja? Przetrwałaś ten moment, w którym wiesz, który nie mogłaś złapać oddechu do końca. Fajnie, że gdzieś tam ze strony rodziny i przyjaciół miałam takie: Nie daj sobie wjechać na głowę. Ja wpadłam w, po prostu w jakieś, jakąś ciężką. Depresję? Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się wyjątkowymi historiami. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest Marka Deichman. To dzięki temu wsparciu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my wyjątkowe. A ze mną jest dzisiaj. Absolutnie e, autorka przewyjątkowej historii, trzeciej, najtrudniejszej na świecie, o czym zaraz powiemy. E, Maja Kapłon, e, która też e, była uczestniczką programu The Voice. Dobrze mówię The Voice, prawda? Tak. The Voice of Poland chyba w, w, w pełnej, pełnej nazwie, ale mm. The Voice. E, jesteś autorką piosenek, jesteś też producentką e, muzyczną. E, cześć! Witam cześć. Cię w serii Więcej niż Ciało. <laughs> Bardzo się cieszę, że mogę tu być. <laughs> Super. I powiedz mi, jakie słowo Cię najlepiej na dzisiaj definiuje? To jest takie pierwsze pytanie, które zadaję każdej mojej gościni mhm. w tej serii. Czy jest jakieś jedno słowo, którym się dzisiaj definiujesz, czy wolisz mhm. jednak nie zamykać się? w tym Chyba nie jestem w stanie zamknąć się na jedno słowo, ale pierwsze, które przyszło mi do w głowy, to złoto. Ja bardzo często używam tego. Mm -hmm. Kojarzy mi się po prostu z jakimś takim blaskiem i, i takim pozytywnym, ciepłym blaskiem, mm -hmm. więc jeżeli miało być, by być to jakiekolwiek słowo, to na pewno byłoby to złoto. Też kojarzy mi się ze słońcem i, i o, z radością. Piękne, to nie miałam jeszcze takiej odpowiedzi o. do tej pory. <laughs> Słuchaj, twoja historia jest absolutnie wyjątkowa i myślę, że, że warto, żeby o niej opowiedzieć, bo jest też historią o niezwykłej sile i dla mnie takich powiedziałam ci, zanim wyszłyśmy tutaj do, do studia, bardzo dużo emocjonalnie mi kosztowało w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu zapoznanie się z swoją historią. To są też takie momenty, w których bardzo mocno doceniasz swoją, swoją sytuację. Jakby ja w kontekście osoby, która, no, urodziłam się względnie zdrowa, tak, powiedzmy i, i nie musiałam przechodzić przez to, co, co ty przeszłaś. Przeszłaś 18 operacji w Polsce, z tego, co dobrze mhm. dobrze mówię, urodziła się ze skrzywieniem kręgosłupa eee, opowiedz trochę więcej proszę o tej swojej drodze, bo no myślę, że warto takie historie szerzyć. Myślę, że jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, e, mogę to skrócić do tego, że właśnie urodziłam się z chorym kręgosłupem, ze skoliozą, e, która bardzo w ogóle szybko się rozwijała. Jak miałam 4 lata, miałam pierwszy gorset, e, czyli po prostu byłam. Cała zalana gipsem, i więc to było w ogóle lato. Więc to było strasznie ciężkie jak dla małego dziecka, który cały po prostu gdzieś tam zapocony w tym gipsie. I tak tak biegać. szczególnie, że ja byłam w ogóle taką chłopczycą, można powiedzieć. Że po prostu jak na mnie mama założyła spódniczkę, to ta spódniczka dużo długo nie posiedziała na mnie, bo była od razu podarta. Więc byłam młodym szaleńcem, no, który był po prostu wszędzie, więc ciężko było będąc. Po prostu zala na tym gipsem i, mm. i cały czas go nosząc. Jak miałam 8 lat, choroba była już w takim postępie, że praktycznie jedną ręką dotykałam ziemi, byłam tak krzywa, mm. więc operacja była już konieczna. Więc pierwsza operacja to był wyciąg. 5 kg u głowy przywieszone i po 3 w nogach, żeby mnie rozciągnąć, żeby było miejsce gdzieś tam w mięśniach, żeby można było zainstalować pierwsze pręty. Rosnące, potem co 3-4 miesiące operacja, potem co 6. I tak naprawdę do 18 roku życia ciągle żyłam szpitalem, operacjami mm. i przerwą od szkoły. Była chwila szkoły, chwila przerwy od szkoły, więc cały czas były po prostu historie szpitalne gdzieś w moim życiu. I znajomi też podzieleni między znajomych ze szkoły i znajomych ze szpitala. Ze szkoły wiadomo, tacy bardziej szaleni, właśnie też ze względu na to, że byłam chłopczycą, to ja zawsze nie pozwalałam sobie wjechać na moją chorobę i miałam też przyjaciół takich wokół, którzy zawsze mnie nabudowywali. Zresztą moja przyjaciółka, najlepsza od 22 lat, ona na przykład urodziła się z takim znamieniem na całym ciele, mhm. na ręce całej. I ona też zawsze była dla mnie taka, nie daj sobie wjechać na głowę. Mhm. Więc fajnie, że gdzieś tam ze strony rodziny i przyjaciół miałam takie, nie daj sobie wjechać na głowę. Więc, więc myślę, że całkiem fajnie sobie całe życie radziłam z tymi takimi może mniej przyjaznymi ze strony ludzi sytuacjami, takimi trochę oceniającymi. Mhm. Za to byłam szpitalu i czułam się jak ryba w wodzie. Z osobami, które były chory, no dla mnie właśnie takie historie, które najmocniej mi zapadły to z dziećmi, które e, jednego dnia ścigały się ze mną na wózkach, na korytarzach e, szpitala. Następnego dnia ich już nie było. E, więc e, przeplatana szkoła ze szpitalem mhm. i historie smutne z, z wesołymi przez całe życie po prostu rollercoaster. A w międzyczasie uczyłaś się śpiewać? Tak, w międzyczasie byłam, się śmieję zawsze, że byłam po prostu e, takim dzieckiem zamkniętym w domu e, po operacjach. I jak katowałam wręcz wokal, jak katowałam po prostu, jak chciałam czegoś się nauczyć, to siedziałam i dopóki tego się nie nauczyłam, to cały czas powtarzałam fraza po frazie, e, wszystkie ozdobniki, i po prostu byłam mhm. taka mocno zakręcona na tym punkcie. A pamiętasz ten moment, kiedy właśnie zac zaczęło się to zakręcenie na tym punkcie? Ciężko mi powiedzieć, bo pierwsze tak naprawdę zdjęcie nawet, które mam, jak śpiewam mhm. już. E to jest jak mam 3 latka, z jakiejś wigili. Ja sobie stoję koło mojej siostry, która mi coś tam gra na klawiszu, takim małym zabawkowym, i ja już widać mm -hmm. na tym zdjęciu, że coś tam sobie próbuję śpiewać. I mama okay. zawsze się śmiała, że jakieś takie e, głupie wierszyki najpierw wymyślałam, mm -hmm. sprawdzałam wśród sąsiadów i znajomych, czy wszyscy się śmieją, mm -hmm. albo czy wszyscy się wzruszają, a potem to przeradzałam na piosenki, więc tak naprawdę śpiewam. Ja się śmie śmieję, że w sumie to śpiewam, odkąd nie pamiętam. Wow, a byłaś samoukiem? Jeżeli chodzi właśnie o ośpiewanie? Tak, mi się wydaje, że ze względu na to, że właśnie miałam bardzo dużo czasu, bo jak miałam operację, to potem z dwa tygodnie, czasem miesiąc musiałam leżeć w domu, więc miałam naprawdę bardzo dużo mm -hmm. czasu, żeby po pierwsze nazabiać naukę ze szkoły, co było zawsze dla mnie tak nieprzyjemne, ale mm -hmm. moja mama zawsze ze mną się działa i to po prostu, żebym to wszystko nadrabiała. A drugie, jak był ten czas wolny, a wiadomo, że z domu dużo nie wychodziłam, bo musiałam leżeć, no to po prostu katowałam wokal, cały czas słuchałam piosenek. Potem jak wyzdrowiałam, miałam to parę miesięcy, kiedy nie, nie musiałam powiedzmy siedzieć w szpitalu albo leżeć, to pamiętam, że zawsze tańczyłam na tapczanie mhm. i też w tym gorsacie pod całą szyję skakałam na tapczanie, chociaż za bardzo nie można mi było się ruszać mhm. przez to. I właśnie uczyłam się na pamięć piosenek angielskich i za co mój tata po prostu był strasznie zły na jego stare ka kasety z młodości. Nagrywałam na boomboxie nowe piosenki, więc jak tata się dowiedział, że ja na stare kasety nagrywam nowe piosenki, to była masakra, ale i tak mnie to w ogóle nie zdemotywowało, bo to były moje pierwsze podejścia do, też do, powiedzmy, tworzenia. Wow. A myślisz, że... Mówi się, że śpiewać każdy może. Są osoby, które uważają, że jednak musisz mieć talent, musisz się urodzić z talentem. Jak jest według ciebie? Według mnie muszę obalić tą właśnie mhm. teorię, e, bo mam jednego kolegę, który w wieku 14 lat powiedział mi, że on będzie raperem i puścił mi swoją mhm. piosenkę. Pozdrawiam, kuba Jest cudowny. E, I e, ja powiedziałam mu wtedy: no nie wiem, stary, nie wiem, nie mam pojęcia, czy, czy to jest dobry pomysł. E, mija 10 lat, ponad 10 już i on teraz robi naprawdę super robotę, więc i. i no, to jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia. Ile można włożyć właśnie pracę w pracy w to, żeby chociaż być w rytmie mhm. e, po dziesięciu latach, żeby zaśpiewać pierwsze czyste dźwięki, mhm. które na, po prostu gdzieś w studio brzmią i brzmią dobrze. Więc okay. e, myślę, że ciężka robota plus praca nad sobą ciągła daje efekty. Czyli nawet e, jeżeli słońci na ucho na bo tak ja takie miałam. E, ja takie słyszałam po prostu słowa, tak, że. Można się nauczyć śpiewać, ale musisz mieć słuch. I mhm. że nie może być tak, że nad, że ci nadepną na ucho, ale w przypadku mhm. twojego kolegi to najwyraźniej też była ta praca nad tak, słuchem wykonana. Tak. I to właśnie ponad 10 lat. Więc myślę, że można to jakoś ogarnąć, mm -hmm. gdzie autentycznie on wyczucia chyba nie miał. Okay. E, też mówił, że jak tańczył poloneza na studniówce, to była największa katorga. <laughs> tak. Więc myślę, że naprawdę można. Serio, przykładem jego naprawdę można. No i twoim przykładem, bo jakby nie patrzeć, no. to się nauczyłaś. No. I e, doprowadziło cię to do programu. Tak. I ile miałeś lat, kiedy trafiłaś do The Voice? E, 22. Boże, jakie to było dawno A teraz masz ile, 25? Prawie 28. Jesteś no. 95, jesteś 95? No. A, no to jesteś no, tam sam tak. rocznik. E, Okej, okay, no dobra, no ale trafiłaś do, do programu. E, dlaczego się zdecydowałaś w ogóle na udział w programie? E, wiesz co, po wielu moich takich jakiś romantycznych, nazwijmy mm -hmm. to upadkach. Um, Napisałam bardzo dużo piosenek. Mhm. Miałam wtedy zespół e, i miałam gotowy materiał, mniej więcej gotowy, może nie cały, ale mhm. mm, pierwszy materiał na płytę. E, więc poszłam do voice'a po prostu, żeby gdzieś tam zrobić sobie trampolinę rozpoznawa okay. rozpoznawalności. Ale od początku właśnie chciałam założyć, żebym to ja z moją produkcją, gdzieś tam, z moimi pomysłami i z moimi tekstami próbowała się mhm. popchnąć, niżeli e, bardziej śpiewać na przykład e, piosenki stworzone z, przez kogoś, który nie, nie mają ani pierwiastka mojego, Ciebie. więc tak, więc gdzieś tam cały czas bardzo chciałam, bo gdzieś tam mi się wydaje, że w podświadomości miałam, że bardzo chciałabym kiedyś produkować dla innych, mm -hmm. bo wydaje mi się, że mam coś takiego, że potrafię wysłuchać historii, mm -hmm. poczuć chociażby pierwiastek. W Wspólnego nakręcenia w tej historii yy, i napisać tekst bądź melodię z, z drugą osobą. Więc oprócz tego, że chciałam zawsze tworzyć dla siebie, zawsze chciałam milion moich historii, które na przykład, których na przykład nie wykorzystam yy, w piosenkach mm. dla siebie, ująć dla kogoś. Więc no. zawsze chciałam, chyba, po prostu w stronę własnej produkcji mm. iść. Nie mogę się nazwać w stu procentach jeszcze producentką, bo dopiero no się nie. uczę. Chcę, yy, <laughs> parę piosenek, które wyjdzie. Yy, no, że po Swoją, trochę... piosen... Swoją piosenkę ze swojej płyty mm. wyprodukowałaś, tak? Tak? tak, to prawda. Więc jesteś producentką. Ale, tak, jestem, ale y, byba, <grym> je cały czas mam taki, taki niedosyt zawsze. Wyłącz ten syndrom oszustki, producentką. No, tak. tej piosenki i wpadła mi w ucho, także O, wiesz. to cieszę się bardzo. Hmm. Chociaż to też nie jest oczywiście wyznacznik tego, czy, tak. jesteś, czy nie. Myślę, że dlatego nie mogę jeszcze o tym powiedzieć, bo marzy mi się po prostu nauczyć jeszcze robić miksy i mastery. To mm -hmm. jest taki mój mm, cel. To, są miksy i mastery. E, to jest taki ostatni os Ostatnie brzmienie w piosence. Mhm. mix, czyli um, ustawianie po prostu głośności um, mhm. wokalu do reszty po, poszczególnych instrumentów um, względem siebie, tak żeby to wszystko brzmiało fajnie. Niektórzy mówią na przykład, że lubią jak bas się wybija w, mhm. w, w, gdzieś tam w piosenkach. Ja, ja akurat jestem z tych, co lubią bas w piosenkach. Mhm. Ale niektórzy coś innego. A jeszcze jest taka zasada ogólna. E, zasady ogólne po prostu jak to wszystko powinno brzmieć i jak to wszystko ustawiać. Jeszcze tego nie umiem, ale jestem zajarana, myślę, że na tyle, że, że gdzieś tam zacznę to niedługo zaglądać. później same. na pewno, no. skoro nauczyłaś się śpiewać. Um, czułaś kiedykolwiek w kontekście jeszcze udziału w programie, że um, jesteś oceniana przez pryzmat swojego ciała w kontekście właśnie tej wady e, kręgosłupa, a nie tylko przez pryzmat tego, jaką jesteś wokalistką? Wiesz co, już w pierwszym odcinku na wywiadzie e, bardzo próbowano to podkreślać, żebym mm -hmm. jak najwięcej powiedziała jakichś po prostu ckliwych rzeczy, mm -hmm. tylko że gdzieś tam w postprodukcji oni mi powiedzieli wprost, że to nie brzmi ode mnie ckliwie, bo ja cały czas zawsze po prostu miałam taką bardziej e, radość i nakręcenie opowiadając o tym, mimo że byłam jeszcze przed tymi dwiema głównymi operacjami i co jest dla mnie chyba właśnie najbardziej takie... Zawsze staram się to podkreślić, że ja, jakby przyzwyczajona i pogodzona ze swoim ciałem, byłam już przed tymi dwiema operacjami. Mhm. Ja zawsze miałam coś takiego, że na scenę wychodziłam. Zresztą teraz też tak mam. Jestem takim ziomem w gorsecie, tak się mhm. właśnie śmieję, bo ja lubię sportowy styl, ale żeby. Gorset, dlatego że ja całe życie nosiłam gorsety. Właśnie to, I jest, to jest niesamowite. No. Przepraszam, że ci przerwałam, ale dla mnie to jest, to jest tak niesamowite też właśnie w Twojej historii, że mogłaś, mogłabyś mieć traumę. Związaną z Gorsetem, bo był to ten Gorset mm -hmm. w wieku czterech lat, który został ci nałożony, tak? Ten git, to wszystko mogło ci się tak negatywnie kojarzyć, a ty teraz jesteś w przepięknym różowym Gorsecie, mm -hmm. wiesz, wyglądasz spektakularnie i wiesz, i, i, i jesteś w nim, nie? To jest no, niesamowite. To jest część właśnie mojej historii. Z może dlatego ta historia nie była ckliwa. Mm -hmm. no. <laughs> Tylko właśnie taka, ale wiem, wiem, wiem o co ci chodzi w kontekście tego, że próbowano z ciebie wyciągnąć, bo też, no, jesteśmy produktami programów, mhm. takich trochę na pograniczu reality, tak, show. I też próbowano z wielu z nas, jak no. byłam w Top Model, wyciągać różne historie i i je troszeczkę podkręcać, troszeczkę je koloryzować. Tak, dla smaczków, dla smaczków. fajnych. No. Ale to, to się ogląda. No. Ale finalnie, czyli nie, nie, czuła, nie, czujesz, nie czułaś, że byłaś tam, bo wada, tylko... Nie. Nie, gdzieś tam cały czas czułam też, że fajnie piosenki. Myślę, że dlatego, że większość piosenek podpasowane e, były pode mnie, które naprawdę gdzieś tam mm -hmm. pokazywały w 100% mój głos. E, I nawet nie tylko w moim przypadku. Rozmowy z uczestnikami innymi, którzy też tak samo uważali, że wszystkie piosenki były fajnie podpasowane pod ich wokale, dawały mi też taką pewność, że nie ma tutaj żadnej historii za tym, mm -hmm. tylko gdzieś tam ten głos cały czas się bronił. Szczególnie, że było dużo takich historii gdzieś tam w wojsie, gdzie e, nie, jakby. To, że ktoś miał jakieś tam wady e, czy, czy choroby, nie prowadziło do tego, że, że wygrywał, więc to gdzieś nie było takie obvious, że tak powiem. No. Miałaś pewnie inne plany na Twoje życie po programie? No, <noise> myślałam, że wszystko potoczy się szybciej, powiedzmy, mm. i inaczej, e, więc myślę, że jak każdy po, po jakimś programie ma takie zderzenie z rzeczywistością, mm. że może zbyt dużo chciał i, i nagle widzi, że to nie jest tak, że strasznie dużo pracy trzeba włożyć, albo wybrać jedną, albo drugą drogę, tak naprawdę, mm. że albo gdzieś tam oddać się w stu y, chociaż pod niektórymi względami mm. czasem żałuję. Mm. Mm. Że nie dałam się pchnąć, powiedzmy, żeby więcej osób na przykład zobaczyło i oceniło moją muzykę, mhm. że może nie do wystarczająco co wielu miejsc wysłałam swoją muzykę, żeby sprawdzić po prostu, co więcej można z tym zrobić. Chodzi ci o wytwórnie. Tak. tak. Mhm. Mhm. Ale z drugiej strony. Teraz jestem jakby bardziej zadowolona z tego produktu mm. finalnego, bo produkcja z zespołem była takim moim trochę innym klimatem. Zawsze miałam teksty tak u głowy, że okej, okay, lubię alternatywę, ale czuję, że ona w 100% ze mną nie grała. Bo potem wracałam do domu i sama produkowałam utwory, które były bardziej y, elektro, mm. bardziej takie. Mm, z pompą, taką, mhm. nie, nie, nie żywe instrumenty, tylko dużo właśnie mhm. produkcji takiej elektronicznej, e, syntezatory i mhm. wszystko takie, co mogłam sama sobie gdzieś tam wyprodukować e, na własną potrzebę. Tak jak mi na przykład w głowie gra, bo jak mhm. bardzo często miałam tak, że piosenki pisałam, bo mi się jakaś przyśniła, albo słyszałam jakieś dźwięki po prostu już gotowego produktu w głowie i dlatego z niektórymi osobami fajnie mi się pracuje, mm, jak produkuję z mhm. kimś y, we współpracy. to mm, Zawsze patrzę pod tym względem, czy producent jest w stanie zrozumieć o co mi chodzi z brzmieniem, bo nieraz sama nie umiem sobie go znaleźć i gdzieś tam wpiąć w piosenkę. Więc fajnie mi się pracuje z osobami, które gdzieś tam z moich zanuceń albo czasem referencji, które pokazują jakieś dziwne mhm. dźwięki, jest w stanie stworzyć ten ostatni efekt. Więc myślę, że, że z jednej strony potoczyło się jak potoczyło, z drugiej strony gdzieś tam znalazłam swoją taką finalną ścieżkę na to wszystko i pomysł, i. i i pomału mogę go gdzieś tam już wypuszczać mhm. małymi kroczkami. Wiesz, tak, tak patrząc na Twoją historię, bo też, no też jestem po programie i od, w ostatnich miesiącach byłam otoczona osobami po programie, e, i każdy z nas miał jakieś oczekiwania, plany na siebie, e, strategie. E, jedne osoby rzeczywiście je, ją zrealizowały albo dalej realizują. Część osób miała pewne zderzenie z rzeczywistością, że wcale to, że jesteś po programie, nie znaczy, że cały świat teraz do ciebie przyjdzie i będzie robił ci karierę, mm -hmm. tylko że musisz pracować ciężko, żeby ją zrobić. Um, ale wiesz, że nas z tych osób nie musiała zbierać 4 milionów na operację po, po programie, nie? I wiesz, i, i tak nawiązując do Twojej historii. Nie wiem, czy chcesz się tym dzielić, chcesz o tym opowiedzieć, czy chcesz to zostawić jakby gdzieś już za sobą. Wiesz co? E, idąc, e, wszystkie inne mm. jakby m, propozycje rozmawiania dalej o tym. Um, Zazwyczaj już odpulam, mhm. ale wiedziałam, że idąc tutaj do ciebie, mhm. będę chciała poruszyć tę historię, okay, okay. bo jakby myślę, że to jest wszystko powiązane, nie? Ta mhm. siła i to wszystko, co się wydarzyło, Totalnie. to wszystko tworzy pewien obraz. Ja I że się nie poddałaś, nie? No. I jaką jesteś osobą, jaką jesteś kobietą, i to, że wiesz. M mówisz o tym, że byłaś tą chłopczycą, e, mhm. która, wiesz, która ganiała i po prostu, wiesz, skakała po tapczanie, chociaż była po, po już, nie wiem, czy pierwszej operacji, ale wiesz, mhm. już jakby to i to, to, że przetrwałaś ten moment, w którym, wiesz, który nie mogłaś złapać oddechu do końca, to jest, wiesz, to jest coś takiego niesamowitego i też myślę, że warto jest mówić o kobietach, pokazać kobiety, które są tak silne jak ty. No i przede wszystkim wydaje mi się, że mówić właśnie co, co buduje, bo moim zdaniem ja jestem po trzech terapiach i właśnie mhm. jak podkreśliłam, ja już silna byłam przed operacjami moimi tymi dwiema y, ostatnimi I wiadomo, że przez okres dzieciństwa to wiadomo bunt i czasami pytania pod tytułem dlaczego ja mhm. i dlaczego akurat mi taka historia musi się przydarzać, ale gdzieś właśnie pod koniec liceum już miałam ten moment, że mi się wydaje, że jakby u mnie ta siła to dobre wybory, jeżeli chodzi o ludzi, którzy którymi się otaczam, mhm. ale też te dobre wybory nie zawsze były dobre, więc myślę, że terapia bardzo mi pomogła. Gdzieś tam mhm. sytuacje, z których się zwierzyłam, terapeucie, który stwierdził, czy jesteś pewna, że osoby, którymi się otaczasz, są pojedyncze jedno. są dla ciebie dobre, czy nie wysysają z ciebie energii i właśnie nie próbują sobie umszczknąć troszkę twojej radości i twojej siły, bo bardzo często trafiałam mhm. na, na bardzo... Ciężkie osoby, szczególnie w związkach. Po prostu zawsze wrzucałam się w totalnie wysysających ze mnie energię partnerów takich albo, bo mam bardzo duży wachlarz, że tak powiem, narcyzów. I takich tak, bardzo toksycznie. Więc moje trzy terapie to było gdzieś tam składanie siebie po operacji, składanie moich historii związkowych i skąd one się wywodzą. No właśnie, i myślę, że siła. Ta siła, którą myślę, że mam na ten moment, że wiem, że mam na ten moment, to jest po prostu tylko i wyłącznie praca nad sobą. Mhm. I jednak zrobienie małego chociażby kroku, nawet jak nie mogę, takiego po prostu na ile mnie stać na ten moment, a mhm. zawsze nas stać na jakiś chociażby mały krok. Jeżeli nie jesteśmy mhm. w stanie zrobić nic dużego, to chociaż powiedzmy komuś, kto wydaje nam się, że może coś dla nam poradzić mhm. jakiś krok po prostu albo po prostu zwykłe wsparcie mhm. i to zawsze musi być po prostu jakiś mały krok w pozytyw a nie krok do tyłu w, w destrukcję, tak mi się wydaje tak ale też warto podkreślić że wiesz że terapia nie jest jakby to powiedzieć nie jest tylko dla ludzi słabych mhm. i słabych wiesz jakby w cudzysłowie bo Każda, moim zdaniem, każda osoba, która jest pewna siebie, która jest silna, ma też prawo do tych momentów, kiedy zaczynamy prosić o pomoc i to też, wydaje mi się, że w jednym wywiadzie z tobą przeczytałam jak przygotowywałam się do tej rozmowy że, że nigdy nie byłaś taką osobą przed tymi operacjami e, która prosi o pomoc zawsze z, z osią samosią mm -hmm. i ze wszystkim sobie, że sama sobie poradzisz i tak dalej, ale przyszedł właśnie ten moment kiedy po prostu jakby uznałaś też, że czas, żeby po prostu poprosić o pomoc i pamiętam tam było tak napisane, że przenieś ten ciężar, który dźwigasz na, na drugą osobę rozłożyć go rozłożyć go, i no. to jest myślę, że szalenie ważne i ja też pamiętam, że w, właśnie w programie miałam, w Top Model miałam też taki jeden moment, że rzeczywiście miałam jeden odcinek, w którym pięknie, pięknie były moje łzy pokazane. Rzeczywiście miałam taki jeden gorszy moment i pytano się właśnie mnie wtedy, że no, jesteś taka pewna siebie, a tutaj łzy i płacz. I właśnie ja wtedy pamiętam, że powiedziałam, że moim zdaniem pewność siebie i... I taka siła wewnętrzna to jest też umiejętność powiedzenia sobie: Mam zły moment i potrzebuję po teraz wyrazić swoje emocje, dać im ujście, i nie ma w tym nic złego. Tak, i moim zdaniem, w ogóle, czy by to, było zło czy by to była złość, <grym> czy by to był po prostu smutek, jakakolwiek emocja, to po prostu trzeba sobie na nią pozwolić. Nieważne, że stoją kamery, mm. nieważne, czy, czy stoi po prostu. Prezydent czy stoi po prostu Twój przyjaciel, trzeba sobie pozwolić na każdą emocję, mhm. bo mi się wydaje, że dużo problemów y, powstaje w naszej głowie, i też dopóki nie skonfrontujemy ich y, szczerze z, ze światem, to nie mamy czasem pojęcia, czy nasze problemy mhm. są realnie, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, czy, czy jest powód do tego, żeby się wkurzyć. Czy, czy nie? Czy jest powód do tego, żeby sobie nadinterpretować i stworzyć w głowie historię, hmm. która niekoniecznie powinna być stworzona, nie? Hmm. Dlatego też ta terapia jest fajna, bo, bo jakby dostajesz idziesz w jedną stronę, całe życie idziesz w jedną stronę, a idziesz na terapię i dowiadujesz się, że nie musisz iść w tą stronę. Nie musisz iść w tę stronę, mhm. możesz sobie wybrać tę drogę, tylko spróbuj zrobić chociażby raz inaczej. Mhm. Możesz wybrać taką drogę, taką, taką, niekoniecznie taką. I właśnie terapia dla mnie była takim czymś super, dlatego że mogłam popróbować i przestać się mhm. bać, bo czym. Czym więcej jakich, jakichś kroczków sobie zrobiłam? Miałam takie, okej, okay, dobra, raz upadłam i nie spodobała mi się może reakcja jakichś osób, z którymi pierwszy raz zachowywałam się inaczej niż, niż do tej pory. Powiedzmy na przykładzie, miałam taką koleżankę, dla której zawsze byłam miła, i raczej taka. Um, Mało asertywna, i w pewnym momencie, jak zaczęłam być mocno asertywna, bo nie spodobały mi się rzeczy, które mhm. dziesię dziesięciotysięczny raz po prostu powtarza, i zaczęły wpływać na mnie po prostu negatywnie, mhm. i odcięłam to raz. I zderzyłam się po prostu z takim z takim niepogodzeniem, mm. że jak ja mogę w ogóle chociażby raz zachować się inaczej, w ogóle nie nie poklaskać jej mm. na jakieś mm. głupie zachowania, nie? granicę. Tak, po postawiłam granicę, ona się jej nie, spodob nie spodobała mm. przez mm. długoletnią przyjaźń. Mm. E, po prostu trzeba było tą przyjaźń z uciąć. E, I finalnie, po wiadomo, to jest po prostu odseparowanie od osoby, z którą też była związana. Mm. E, więc to było ciężkie, ale. Po dłuższym czasie przyniosło to tylko i wyłącznie pozytywy dla mnie, a nie znowu wchodzenie w historie, które niekoniecznie na mnie dobrze wpływały. Dla mnie też niesamowita w Twojej historii jest to, że właśnie powiedziałaś przed chwilą w, w naszej rozmowie, że Ty już w pełni akceptowałaś swoje ciało przed e, tymi dwiema operacjami w Stanach Zjednoczonych mhm. e, i Twoje ciało przed tymi operacjami absolutnie nie wpisywało się w kanon, powiedzmy. Mhm. E, nie, nie wiem też, nie wiem, nie, nie wiem jak to powiedzieć, tak? no, ale no, no nie wpisywało się w kanon, tak? Mm -hmm. Jakby po prostu, no, nie, nie wiem jak to powiedzieć, <laughs> ale wiem o co chodzi, To co chodzi. To było. Po prostu był, wyglądało tak skrajnie inaczej od wszystkiego, co się widziało naokoło. Szczególnie na scenie, Tak. bo jednak mm -hmm. scena jest tym miejscem, gdzie wszyscy która na jest o ar bycie, byciu artystą, artystką a, i bycie artystą, artystką, szczególnie. Kiedy się śpiewa, czy jest aktorem, aktorką, jest też mocno o wyglądaniu, mm -hmm. jakby nie patrzeć. I, I często ten wygląd też jest jakby taką przypustką do tego, żeby robić karierę. Mm -hmm. A jak ty w ogóle się z tym czułaś wtedy? Ja rozmawiałyśmy przed wywiadem, że y, oglądałaś te wszystkie muzykale, tak, które tak. były popularne. I ja, Oj. jak każda dziewczynka, chciałam też taka być. Chciałaś być jak Gabriela tak. Montez, yes. musical. Moja babcia szła mi sukienki, takie, żebym miała takie jak ona. No. o ja, moja ja mama mi dla lalek szyła <grym> ja, ja, <grym> ja, ja, ja naprawdę tak bardzo chciałam wyglądać i być jak Gabriela Montez, że nawet że już nawet właśnie jak tam już sukienki to jedno włosy, po prostu żeby mi się kręciły tak jak ona, to już jakby to są jedne kwestie ale kolejną kwestią jest to, że ja nawet jak już potem właśnie na tym karaoke na playstation śpiewałam bo miałyśmy z moją siostrą płytę w ogóle High School Musical U. i były wszystkie piosenki że ja jak śpiewałam, to ja po prostu próbowałam mieć taki słodki, disneyowski głos mm -hmm. i, i mi to zostało, znaczy zostało, pewnie jest to też do rozwinięcia, zmienienia i w ogóle, ale jak już potem byłam w emisji głosu, na zajęciach emisji głosu e, półtora czy tam rok temu, e, no to rzeczywiście, no, diagnoza była disneyowski mm. głos, <laughs> jak po prostu księżniczka, nie? ale w ogóle bardzo dużo dziewczyn e, gdzieś mm. tam z naszych roczników są właśnie takimi disneyowymi głosami. E, mm. Właśnie jak pracuję, w, jak piszę dla innych mhm. osób gdzieś tam piosenki, to, to mhm. też to zauważam, że bardzo dużo dziewczyn. I może rzeczywiście to ma jakieś powiązanie, że każda no z nas tak, chciała być księżniczką z Disneya, sekundę, albo tak. niekoniecznie księżniczką tak. po prostu. Tak. Chciałyśmy no. mieć tego Troja, no. Tak. <laughs> no ale, bo przerwałam ci, bo mówiłaś o tym, że, że właśnie jak oglądałaś te muzykale wszystkie w kontekście wyglądu. Wiesz co, mi się mhm. wydaje, że ja za wszelką cenę bo świadomie chciałam to złamać, że ja okay. chciałam, żeby to to, że ja mam jakieś niedoskonałości, a ja od zawsze wiedziałam, że każdy je ma, bo gadałam z ludźmi i jedna dziewczyna, nie wiem, nie lubiła swoich włosów, a druga nie lubiła, nie wiem, koloru swojego, swojego koloru skóry, a jeszcze inna nie lubiła jeszcze innych rzeczy. I ja mi się wydaje, że byłam magnesem na takie historie, bo łatwiej mi było się wyżalić niż osobom, przed którym było... Była szansa się popisać właśnie to z tym swoim ideałem. Więc ja te historie zbierałam i wiedziałam, że każda z tych dziewczyn, które mnie otacza, które po prostu wydają się idealne, ona każda ma coś, co chciałaby zmienić. Każda. I miałam takie, to dlaczego ja nie mogę też mojej choroby odebrać jak coś, co chciałabym zmienić, ale z Olinol za bardzo nie mogę. Więc zaczęłam wtedy, jakby cały czas sobie to utrwalać w głowie, że to jest coś, czego nie zmienię i to muszę obrócić na może na właśnie jakąś swoją siłę, jakąś swoją historię, która właśnie powinna mnie umacniać. I zaczęłam to stopniowo pokazywać na scenie. Jak mm -hmm. zaczęłam mieć więcej koncertów, jakichś takich bardzo out, um, większych, to po prostu zakładałam Stopniowo bardziej odkrywającą mm -hmm. plecy bluzkę. I do tego stopnia, że, że w niektórych momentach miałam już po prostu na koncertach bluzki, które były sznurowane, gorsety na przykład, które były o. sznurowane i tylko te sznurówki były widoczne. Zresztą na, do tele, w teledysku Proszę Olek, mm -hmm. pierwszy właśnie po operacji, e, założyłam biżuterię na plecy. To było w ogóle. Kasi Sokołowskiej cudowny pomysł, że uszyją mi suknię, która będzie miała korale, perły na całych plecach wiszące. Dziękuję. Tak, więc po prostu na moją niedoskonałość założyliśmy podkreślającą biżuterię. Więc to było dla mnie takie idealne określenie tego, czego potrzebowałam. Ale właśnie widzisz, w, poprzedniej, w poprzednim odcinku z Bogną, w którym rozmawiałyśmy na temat mody ubierania się i też właśnie w kontekście. No tego, że są jakieś określone kanony w stylu gruszka, jabłko, jak się ubierać, mhm. żeby podkreślić swoje atuty, a jak zakreślić niedoskonałości. Mhm. I tam padło takie wspaniałe zdanie od Bogny, że na koniec dnia to my definiujemy, co jest naszym atutem. I to my mhm. powinnyśmy jakby tutaj przejąć tą władzę nad tym, że to my, e, to my postanawiamy, że od dzisiaj to jest moim atutem i to chcę podkreślać. Mhm. E, na przykładzie modelki e, Palomy, nie pamiętam jej dokładnie nazwiska, ale ona ma, to jest modelka plus size i ona ma figurę tak zwanego jabłka, czyli ma po prostu brzuszek mhm. okrągły, e, nie ma tego wcięcia w talii, tej klepsydry i wszystkie poradniki, wszystkie bravo girl, wszystkie czasopisma, wiesz, dla nastolatek i dla kobiet mówiłyby jej, że ma ten brzuszek zakrywać, ukrywać, mm -hmm. a ona właśnie zrobiła z niego swój atut i ubiera się, wiesz, w biodrówki, niskie, wiesz, mm -hmm. niskie takie właśnie spodnie i krótkie bluzki, które właśnie wręcz ten brzuch... A dla mnie w ogóle e... super jest też, jak, jak są chociażby sportowe leggingsy tak. i, i sportowe po prostu crop topy, dla mnie to jest super, jak tak. ktokolwiek, wszyscy wyglądają w tym dobrze moim zdaniem, naprawdę wszyscy wyglądają tak. dobrze mhm. e, i chyba najbardziej, właśnie jak tak zawsze mi przylatowało e, jakieś reklamy czy coś, to e, właśnie najbardziej mi zwracało uwagę, jak jest wszystko po prostu opięte na, na kobietach, to zawsze to po prostu, zawsze jest dla mnie to piękne, cudowne. No tak i, i, i widzisz i właśnie... E, Ktoś może spojrzeć sobie na tą modelkę na przykład czy na ciebie na tej scenie w odsłonię odsłoniętej bluzce, odsłaniającej plecy i pomyśleć, nie no to, jest, no, to jest brzydkie, ale jakby to, czy coś jest brzydkie, czy nieestetyczne, to jest kwestia tak bardzo subiektywna i mhm. jest o tym, co nam wtłoczono do głowy jako ładne, Dokładnie. co nam zakodowano, że jest ładne, em, co nam pokazywano w mediach em, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja patrzę na tą modelkę, na jej bruch, na to, jak wygląda, i myślę sobie, że jest spektakularnie piękna. nie? Mhm. Więc... Jeszcze uśmiechy. Oczywiście, to, że... to że uśmiech to zawsze. Uśmiech, mhm. uśmiech to jest ta... tak magiczna rzecz no. wiesz, że że, że nie, da się, nie da się tutaj jakby powiedzieć, że jest brzydki. Ale właśnie ty też zrobiłaś po prostu z tego swój atut. No bo mi się wydaje, historii. to, to spewnia, że tak samo jak zostaliśmy błędnie zakodowani, to musimy to po prostu jakoś odkręcić mhm. w wielu aspektach. W nas jest ta moc, żeby to odkręcić. Tak. A szczególnie w osobach, które są medialne. Mhm. Musimy po prostu robić wszystko, żeby odkręcić tą głupią paradę, nie wiem, doceniania tylko jednej rzeczy, mhm. powiedzmy. Właśnie to jest też takie głupie pójście w jedną stronę. Moim zdaniem. Tak. Ja też tak myślę sobie z perspektywy tego, co powiedziałaś i tych koleżanek, dziewczyn w szkole, które do siebie podchodziły i narzekały mhm. na włosy. Myślę sobie tak, jak ja bym się zachowała, mi by było chyba głupio. Przyjść do ciebie i narzekać na to, że nie podobają mi się moje włosy. Znając Twoją historię, wiesz, o co chodzi, mm -hmm. że wiesz, jakby to jest, to jest nadal właśnie o takim, jak, jak bardzo wtłoczono nam do głowy, że coś jest nie tak z naszym ciałem. Um, i Jak bardzo zrobiono z takich rzeczy, jak, nie wiem, kręcone włosy, bo przez wiele lat kręcone włosy to było coś takiego, wiesz, wow. że, że nie, A, w że drugą właśnie, stronę. tak. Ja, A może teraz jest bardziej tak, że kręcone teraz włosy. Teraz jest tak, są, teraz, wow, jest, no. teraz jest moda na kręcone włosy, ale ja, wiesz, ja miałam loczki od, od dziecka i e, po prostu zaczął się, zaczął się czas w podstawówce, wiesz, prostownica, no tak, bo, bo, wiesz, bo tak. mi tutaj zawsze się po prostu przy, przy twarzy kręci mm -hmm. najmocniej. E, w gimnazjum moja kompetencja, Ola się śmiała ze mnie, że jak to mam grzywkę, i ona jest coraz pokręcona. I ja pamiętam, że po prostu chodziłam z prostownicą na przerwach i ją prostowałam, mhm. nie? I, I jak bardzo nam po prostu wtłoczono do głowy, że rzeczy, które są absolutnie normalne o naszym ciele, są problemem. Nie? Tak, pamiętam też, miałam w podstawówce i właśnie też w podstawówce zaczęła już te włosy prostować. Miałam koleżankę, która miała czarne, mm -hmm. bardzo pokręcone włosy, normalnie masa włosów mm -hmm. i ona całe życie po prostu była załamana tymi włosami, mm -hmm. że ona chodziła też i prostowała, tak. e, a też zawsze miałam takie, boże, laska, ty masz w ogóle koka, jak go zrobisz, to po prostu jest cała głowa loków i cała głowa tego koka, tych włosów mm -hmm. po prostu, nic, tylko po prostu włosy się rzucają w e, gdzieś tam, w, ale no, znowu, to był znowu Facebook, czy tam nasza klasa wtedy, tak. nasza, klasa, tak, nasza klasa, która, nasza klasa która po prostu wszystkie laski miały proste włosy, nie? Tak, proste no. włosy, Um, to było grzywka, takie... Tak, tak, wie, były takie takie tak, grzywcze, takie jak się przelizane stupro, pamiętam to tak, no właśnie a więc... wtedy się wpisywałam w kanał, ja zawsze miałam proste włosy twoje włosy, tak, twoje tak. Włosy ale to jest właśnie kolejny przykład tego jak jak właśnie, jak, jak ważna jest perspektywa też w tej rozmowie o ciele, nie? I, i jak warto dlatego poznawać Różne historie to są też jakby, wiesz, przykłady, które ja opisałam w swojej książce, e, której jest zaraz premiera. E, historie z różnych, właśnie krajów e, na temat kanonu piękna. E, dla przykładu z Jamajki, gdzie w latach 90. bardzo pożądaną e, figurą kobiecą była właśnie taka. E, bardzo krągła klepsydra, e, i kobiety tam, e, żeby ją osiągnąć, zaczęły przyjmować tabletki hormonalne, takie same tabletki, jakie były podawane kurczakom, e, żeby rosły przed e, ubojem. Nie? żeby wiesz, żeby piersi kurczakom rosły, żeby było na piersi kurczaka. No, e, no i wiadomo, że no konsekwencje tego były katastrofalne, tak? bo naruszenie układu hormonalnego, no to już jest wiesz, to jest często, mhm. potem historia na całe życie, zdrowotna, e, ale właśnie jak bardzo często perspektywa może po prostu zmienić e, ale jak nasz w ogóle punkt widzenia. bardzo silna jest potrzeba. Mm -hmm. I jak bardzo silny tak. jest ten bieg w tę jedną, jeszcze raz powtórzę, stronę. Tak, stronę, więc, bo... więc wiesz, może tak sobie myślę o Twojej historii, że, że może też przez tą drugą historię o Twoim ciele, przez którą musiałaś przejść, może ona ci zaoszczędziła też tych wszystkich takich głupich zmartwień, nie? Mm -hmm. Że włosy nie takie. Że usta mogłyby być inne, mhm. że wiesz, że jestem za gruba, za taka, wiesz. Dla mnie po prostu, mi się wydaje, że kanon piękna jest w tym, żeby zadbać o to, o co możemy zadbać, czyli o zdrowie, mhm. o cerę. Zadbać po prostu o ośrodek, jakby mhm. o, o ducha i o ciało, o to, co możemy najbardziej. Mhm. Maja, byłaś trzecim najtrudniejszym przypadkiem medycznym na świecie, jeżeli chodzi o kręgosłup i, i jakby operację kręgosłup, kręgosłupa. I widzisz, znowu tutaj nie będzie tutaj ckliwej historii, to jest po prostu kobieta, która stoi na podium. Ale to jest... Wiem, to, ja wiem. Kurczę, wiem. trzeci najtrudniejszy, nieważne, że w ciężkim temacie, ale zróbmy z tego pozytywnie. Oczywiście. I, I słuchaj, no twoja operacja w Nowym Jorku to też była... Trudna logistycznie sprawa pod kątem finansowym, bo kosztowała 3,5 miliona złotych. No i wiadomo, takim pod kątem w ogóle takim życiowym, bo no nie była to dla ciebie była to sytuacja, nie było tak, że przyjechałaś na tą operację w pełni sprawna, tylko było, było ciężko. I Twoje ciało diametralnie się zmieniło po tej operacji. I jak zmieniła się właśnie twoje postrzeganie Twojego ciała po tym, jak ją przeszłaś? Mm. Ja w tamtym momencie o, przeszłam ogólne chyba załamanie, o tym chyba jeszcze w żadnym wywiadzie nie mówiłam, ale strasznie ciężko, po pierwsze, strasznie ciężko po operacji było mi się, było mi wrócić do normalnych myśli, mhm. bo byłam po operacji faszerowana bardzo ciężkimi lekami, mhm. które sprawiały, że potrafiłam siedzieć w miejscu, właśnie i to jest dla mnie, to jest właśnie ta ckliwa historia, bo to jest, to jest straszne, że potrafiłam siedzieć w miejscu, Jednocześnie spać ze zmęczenia od tych leków ym, bardzo silnych opioidalnych, jednocześnie widzieć co się dookoła dzieje i jeszcze po prostu przy otwartych oczach widzieć jeszcze inne rzeczy. Mm -hmm. Mi było strasznie ciężko dojść do siebie. Um, w momencie ogarnięcia pain managementu, czyli schodzenia z leków i potem jakieś paru miesięcy wracania do rzeczywistości, bo wiadomo, że te leki też ogłuszały moje emocje, mm. ogłuszały totalnie, totalnie odbiór i mojego ciała, i tego wszystkiego, co się wydarzyło. I też bardzo wiele nie pamiętałam z tego czasu. Nawet nie mówiąc o tym, co, co z ludźmi gadałam, tylko wiele obrazów po prostu mi uleciało, umknęło. Więc dla mnie najcięższe, najcięższy był ten moment. Kiedy stanęłam przez, przed lustrem, już po tym całym okresie pain managementu, y, czyli od 3 marca, jak miałam operację, myślę, że spokojnie <noise> dopiero pod koniec czerwca, miałam taki moment, że mogłam normalnie chodzić, nie musiałam już brać żadnych leków. <noise> ewentualnie, nie wiem, raz na tydzień, bo miałam jakieś tam spięcie czy coś takiego, y, spojrzałam na siebie i się przeraziłam. Wtedy był ten moment, że. Powinnam się cieszyć. A dla mnie to wszystko było tak dużo, co się wydarzyło, że chyba słuchałam przez ten czas, że okej, okay, będę wyższa, okej, okay, dużo rzeczy się zmieni, ale nie byłam świadoma, że to się wydarzy. Mhm. Po 25 latach, kiedy. Pamiętam, jak moja mama mówiła, jak miałam 14 lat, mówiłam mamie, że, słuchaj, mama, ja mam na to wszystko plan. Ja będę sławną piosenkarką, a jak będę miała pieniążki, to zrobię sobie operację. Mhm. Ale wiadomo, że. Mówiłam też to prześmiewczo, bo nie, nie było na tamte czasy w ogóle takiej opcji, żeby coś takiego zoperować. Więc w momencie, kiedy. zdałam sobie sprawę, że to wszystko się wydarzyło, i spojrzałam na siebie, ja wpadłam w, po prostu w jakiś, jakąś ciężką, Depresję, mhm. można powiedzieć, stan poddepresyjny. Yy, I yy, nawet do tej, do tej pory myślę, że to, to cały czas się we mnie trawi bo, i próbuję to zrozumieć, że, że po prostu nie byłam w stanie się z tego cieszyć, bo tak wszystko się bardzo pozmieniało. W ogóle, co jest też dziwne, dużo osób, które były bardzo blisko mnie, yy, nagle się też odcięły ode mnie. Mhm. Tak jakby w czasie operacji, ale w czasie po operacji mhm. też. Jakby dużo osób. Yy, tak jakbym odczuła, że były nie do końca zadowolone, że to wszystko się udało. Nie wiem, że mhm. taka jakaś, wydaje mi się, że jakiś taki może nuta zazdrości że to wszystko się rzeczywiście udało, nie wiem mm. dlaczego, tak, takie miałam odczucie, bo nie, nie jestem w stanie nawet tego zrozumieć, że osoby, które były dla mnie życzliwe, bardzo długo przy mnie były, w czasie operacji się trochę przestraszyły i odsunęły, a po operacji już totalnie po prostu gdzieś straciłam z nimi kontakt mm, i zawsze się zastanawiałam, że jeszcze może dlatego cały czas myślę, dlaczego tak się mogło wydarzyć, ale rzeczywiście tak w takich momentach, jak ktoś ma bardzo duży sukces, to też często tak jest, mm -hmm. bo po tak. też tak miałam, że bardzo dużo osób się ode mnie odsunęło, mm -hmm. jakby oskarżając mnie, że to ja to zrobiłam, nie? że po mm -hmm. prostu odbiło mi i po prostu je odsunęłam. A ja nigdy nie byłam. Ja miałam taki, takie grono bliskich osób i zawsze y, miałam dla nich czas, nie? Mm -hmm. I dużo osób po prostu gdzieś tam się rozmyło, odpadło z mm -hmm. tego grona i czułam nieraz. Parę osób też mi powiedziało takie: a bo ty już nie masz czasu i w ogóle, a jak pytałam, ale halo, ja się z tobą mówiłam tyle razy, nie? Albo próbowałam wyjaśniać sytuację, to już chęci tego wyjaśnienia nie było, tylko po prostu takie zrzucenie bólu i nara i odcięcie, nie? Znam to. No, no, to jest ciężkie. Więc o dziwo, poczułam bardzo podobną rzecz ze strony ludzi jak po, po Wojsie, bo mhm. autentycznie bardzo dużo osób się gdzieś tam ode mnie od, od, odpięło, odpięło się od mojego wagonu, mhm. a, a po operacji stała się podobna rzecz, więc miałam taki trochę. O co chodzi? Nie? Że zupełnie. Odwrotna sytuacja i też trochę brak zrozumienia, więc ciężko było mi się pogodzić ze swoim ciałem, dlatego że e, nagle mogłam tyle rzeczy zacząć robić. E, byłam też chyba niezadowolona przez dłuższy czas, bo miałam bardzo dużo. Wymagałam bardzo dużo pracy z wokalem, żeby znowu wrócić. trzymać głos, żeby wrócić, bo wydawałoby się, że wcześniej śpiewałam gorzej, ale ja przez 25 lat byłam przyzwyczajona do jednego stylu. I 25 lat kreowałam jakby wszystko w tę stronę. Miałam swój instrument tak, przez 25 tak. lat, który całkowicie mhm. się zmienił. I po 25 latach dostałam nowy. Mhm. Ten sam, ale troszkę inny, nie? I miałam takie. Nie wiem, czy ja to dam. Nie wiem, nie wiem, miałam takie. Ja kurde, nie wiem, czy ja dam radę to wiesz, dźwignąć. To jest tak, jak właśnie moja, moja nauczycielka porównuje ten głos. Nie, nie wiem, czy do skrzypiec. No do gitary nawet, nie, że masz ten bęben. Mhm. No i nagle twój bęben totalnie wiesz, mhm. zmienił kształt, nie? No? Wiesz co? I jeszcze jedna ważna historia mi się przypomniała. Mm. Pamiętam jak e, byłam na, e, podczas występów byłam też uczestniczką e, tego wydarzenia Artyści Przeciw Nienawiści. Mm -hmm. I przypomniało mi się, że tam też mówiłam swoją historię. E, pamiętam, że jak miałam jakoś... jakoś byłam w gimnazjum i spodobał mi się taki typ. Mm. E, I on też, pamiętam, że na GG, jeszcze było wtedy GG. U, gadu, gadu, gadu. <gadu, gadu, <gadu> statusy na Gadugadu. Kto <gadu> Teraz tak, na Instagramie znowu są statusy. Po prostu tak, powrót do, tak, do, do tak. naszych lat, młodości. No właśnie, i ten typ po prostu napisał do mnie, że słuchaj, w ogóle. A ja też miałam odwagę, nie wiem skąd. Ja po prostu stwierdziłam, że cudowny pomysł, ja mu po prostu powiem, że mi się podoba, nie? ja mu to powiedziałam, a on do mnie powiedział, że dziewczyno spójrz na siebie, przecież ty jesteś garbata, weź w ogóle, nie? Bo bardzo ja miałam bardzo widoczny ten garb żeb żebrowy. I on dosłownie z tymi słowami tak, do jakby, mnie wyleciał. Ja widziałam Twoje zdjęcia, no. ale jakby wiesz, jak to można... To może tak mocne. I słuchaj, najlepsza historia jest taka. Mm. Że po pięciu latach, jak zaczęłam właśnie już to liceum, jak zaczęłam e, chodzić w gorsetach, e, w bardziej takich e, bluzkach, które pokazywały więcej, mm. obcisłych, e, w takich rzeczach, w których chodzili wszyscy. Bo wcześniej nosiłam po prostu bluzy z kapturem mm. i byłam ziomem, i w ogóle ktoś mi podskoczy, to zaraz wyślę składankę. Szczególnie, że ja byłam obserwatorką. Ja. E, ja obserwowałam długo osoby, które powiedzmy chciały mi zrobić jakąkolwiek krzywdę mm. i na koniec, na koniec po prostu słałam im taką wiązankę psychologiczną, mm. które, która ich dociskała, nie? Mm. Oni mi jechali na wygląd, a ja mówiłam, a ty to, to i to i to, nie? Po takiej mm. długiej obserwacji. Mm. A potem w liceum w tym czasie, jak już zaczęłam nosić te odważniejsze ubrania i wszystko, ten typ do mnie napisał, czy ja chciałabym się z nim spotkać. Mm. Ja I miałam takie, miałam takie dobra. Czy on wie, kim jestem? Czy, że, czy on wie, że to jest ta, ta dziewczyna? Ta sama? Tak, ta awesome. sama. I jak w ogóle można... Dobra. No. No. Kochana, jesteś już daleko poza tym. E, jakie masz teraz dalej plany na swoją karierę muzyczną przede wszystkim? M muzyka, muzyka, muzyka. Muzyka dla siebie i muzyka dla innych. Ale skupmy się na tej, tej dla siebie. Jakie tu masz plany? E, niedługo będzie wychodził utwór, e, który opowiada właśnie o mojej przemianie. Chyba właśnie mhm. dużo będzie o, tej, o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, mhm. o tym takim moim zaakceptowaniu, mm, o tym wszystkim, co się wydarzyło po, po operacji, bo ja byłam bardzo dobra dla wszystkich e, i po operacji też przechodziłam taki moment, że wydawało mi się, dlatego też terapia. E, po operacji wydawało mi się, że ja cały czas jestem komuś coś winna przez to, że dostałam bardzo dużo od ludzi mhm. i przez długi czas słuchałam e, od ludzi, a ty powinnaś stworzyć piosenkę o tej operacji i o tym mhm. wszystkim, co przeszłaś. A ja miałam takie, kurde, ja nie chcę tworzyć kolejnej ckliwej piosenki e, o chcesz tym, że... Chcesz tak, chcesz jakby tak. spełniać swoje marzenia. I mhm. bałam się, bo e, jakby ludzie znali mnie po Wojsie, mhm. że właśnie byłam taka szalona i w ogóle, wiadomo, że nigdy nie do końca, a że, że naprawdę bardzo dużo jest we mnie energii. Mhm. Znali mnie może właśnie z hi historii operacyjnej, mhm. pooperacyjnej, z Wojsowej, ale nieznanym jest takiej, która ma inne po prostu historie niż te. I napisałam piosenkę, która nazywa się Bestia, już za jakiś czas będzie jej, e, jej e, premiera. I ta piosenka jest o jeszcze innym aspekcie: o, o tym, że kiedyś przez wiele lat, mm, powiedzmy, myślałam, że zachowania, które prezentuję, są błędne, bo się, one się nie podobały po prostu mm -hmm. innym osobom. I to też jest powiązane z tym po operacji, mm -hmm. że powinnam inaczej. Jestem bestią, mm -hmm. bo nie robię tak, jak wszyscy Innie chcą. No. Mm -hmm. I ta piosenka jest o tym, że jestem bestią, bo wreszcie robię tak, jak chcę. Mm -hmm. e, że dla inni mogą mnie odebrać jako bestię, ale to ja mówię stop i ja mówię start w swoim życiu. I stawiasz życiu. te granice, tak. o których też wcześniej mm -hmm. mówiłyśmy. Linki do Twoich utworów wcześniejszych y, umieszczę na pewno w opisie mhm. odcinka, żeby osoby mogły się zapoznać z Twoją twórczością. Y, no i mega, będę trzymać ciuki za Ciebie y, i za to, żebyś i... mogła pisać już teraz dalej swoją historię, i ta o Twoim ciele będzie nieodłączną jej częścią, mhm. ale też masz prawo do tego, żeby mówić o innych rzeczach. I myślę, że to też się pięknie wpasowuje właśnie w tą serię więcej niż ciało bo Ty jesteś więcej niż. Swoim ciałem i jego historią, i tego Ci życzę bardzo mocno. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, że przyszłaś. A ja przypominam, że partnerem serii Więcej niż Ciało jest Marka Deichmann i to dzięki temu wsparciu możemy opowiadać takie historie jak ta dzisiejsza, a część środków pozyskanych w ten sposób trafi na cele społeczne Fundacji Ciałość.